Wcielacie się dzisiaj w rolę młodych architektów i waszym zadaniem jest dzisiaj zbudowanie swojego własnego miasta. Musicie je zaprojektować i zbudować przy pomocy pewnych ludzi, których spotkacie w czasie gry. Każda grupa dostała ode mnie taką kartę. Te miejsca, które są oznaczone tutaj, to są dzielnice waszego miasta. Wasze miasto będzie miało 4 dzielnice i żeby zapełnić te 4 dzielnice, musicie zdobyć odpowiednią ilość takich kwadracików, które później na zakończeniu gry wkleicie tutaj w odpowiednie miejsca. Dzieciaki będą miały przed sobą wiele wyzwań dzisiaj. Między innymi wejście do ciemnego magazynu z zasłoniętymi oczami, z którego muszą powyciągać różne przedmioty potrzebne na budowie nowego miasta. Będą miały okazję zbudować swoje własne miasto z dużych drewnianych klocków. Będą musiały sprawdzić swoją znajomość pojęć budowlanych i architektonicznych. No jakby wszystkie takie rzeczy, które pozwolą im poczuć się prawdziwymi architektami i pozwolą im zbudować swoje własne miasto. Waszym zadaniem będzie tutaj wylosowanie 6 szkiców budynku, które mają powstać w naszym nowym mieście i ułożenie ich z tych klocków. Pojęcie wiartujecie? I dajcie sobie klocka. Ja go tu no. I tu jeszcze kwadrat. Tam. Nie, kwadrat. Kwadrat. No. Ale czy komu to robią? Nie. Projekt Nowa Huta 2.0 organizowany jest przez nauczycieli i animatorów Ośrodka Kultury Norwida, Szkoły Podstawowej nr 92 oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie. W ramach naszego przedsięwzięcia najpierw chcieliśmy poznać, co dzieciom w duszy gra. Zdiagnozowaliśmy ich potrzeby, ich pasje, bo chcieliśmy się dowiedzieć i spojrzeć na Nową Hutę ich oczami. Później przygotowaliśmy na tej podstawie propozycje zajęć konkretnych dla dzieci. Tych propozycji było 6. Dzieci wybrały 4 drogą głosowania. W ramach tych 4 spotkań co tydzień realizowaliśmy po kolei cały program. I kucnij i wyciągnij jak najbardziej do przodu ręce. Niżej. Super. Dobra, brawo dla panów. Te zajęcia były dlatego tak pozytywnie przez dzieciaki odbierane, że realizowaliśmy po prostu to, co one chcą realizować. Z tym, że co ważne, osadzone w Nowej Hucie właśnie. Obecna wystawa pokazuje Nową Hutę od nieco innej strony. Zwykle przyjęliśmy myśleć o naszej dzielnicy w kontekście dziedzictwa architektonicznego, architekturze socrealizmu, modernizmu. Obecnie w muzeum patrzymy na brzuch Nowej Huty. Oglądać można tutaj wystawę, która nosi tytuł Bufet pod kombinatem i pokazuje właśnie, jak nowohucianie jedli i co jedli. Zaczynamy narrację od barów mlecznych, poprzez bary zwykłe. Pokazujemy też 2 bardzo ciekawe bary typu szwedzkiego, które w Nowej Hucie istniały. Mam tu na myśli Bachus z 1958 roku oraz bar Marten, położony na osiedlu kolorowym. Dalej pokazujemy bardzo ważną, istotną część, czyli stołówki pracownicze kombinatu prowadzone przez oddział zaopatrzenia robotniczego. Nie można opowiedzieć Nowej Huty bez narracji o kombinacie i nasza wystawa pokazuje, co jedzono właśnie na kombinacie. Huta traktowana była priorytetowo, jeżeli chodzi o zaopatrzenie dla pracowników, żeby oni coś mogli zjeść takiego, które niejednokrotnie w domu tego nie mieli. Przede wszystkim zupa z wkładką. A wkładka to była kiełbasa pasztetowa, boczek i ten nieśmiertelny klaskan, jak to do dzisiaj mówi, mielony. Na pewno warto przyjrzeć się wielkiej chochli z byłych stołówek pracowniczych Huty imienia Lenina. Wielkość tej chochli mówiła już sama za siebie, jak duży musiał być posiłek. Dalej mamy bardzo ciekawą rzecz, czyli kawiarnie nowochódzkie, tę kulturę kawiarnianą, to życie wieczorne, o które tak teraz wszyscy zabiegamy, którego nam ciągle jest mało. Mamy nieprzemijającą kawiarnię stylową, mamy mozaikę, mamy lajkonika, kokosankę, krasnoludka, wiele, wiele innych ciekawych lokali jest tu przywołanych. No i oczywiście nowochódzkie restauracje z najważniejszą Arkadią. Muszę powiedzieć, że jak na owe czasy, poziom tego lokalu mógł konkurować z najlepszymi lokalami w Krakowie.
program wprowadzano między innymi po raz pierwszy chyba wtedy w Nowej Hucie, to Arkadii zostały zaangażowane trzy panie, nazywało się to Trio Mado Girl. Piękne dziewczyny z pióropuszami, tańczące przed orkiestrą. Pracowaliśmy nad tym długo, bo prawie rok, także mieliśmy czas na zastanowienie się, o czym chciał nam powiedzieć artysta, nie tylko za pomocą prac malarskich, ale również za pomocą rysunku, fotografii. Sięgnęliśmy nawet głębiej do opowiadań Beksińskiego, do prób tworzenia muzyki, do jego ogólnej pasji w ogóle twórczej, fotograficznej, filmowej, tak żeby stworzyć świat Beksińskiego w bardzo różnych wymiarach, żeby pokazać, jak ciekawy to był człowiek, jaka była jego ogromna jakby pasja do sięgania do różnych środków wyrazu, którymi operował. Praca przy tym materiale jako praca kompozytorska była dosyć niecodzienna, ponieważ zwykle jest tak, że muzyka jest tworzona troszkę osobno i do tego jest tworzony ruch. Tutaj akurat postaraliśmy się zrobić to bardziej organicznie, tak jak uważam, że Zdzisław Beksiński i jego prace są również bardzo takie organiczne w swojej naturze. I pracowaliśmy wspólnie, to znaczy ja inspirowałem się zaleceniami i różnymi koncepcjami choreograficznymi. Równocześnie pracował sztab grafików, animatorów, którzy pokazują nam, co można zrobić właśnie z takimi wspaniałymi dziełami, jeśli mamy do czynienia z nowoczesną technologią. I do tego tworzyłem też muzykę. Ta muzyka również inspirowała kolejne choreograficzne pomysły naszej pani reżyser.